Ej, dzień dobry, cześć, cześć, witam bardzo serdecznie. Cześć Sylwia, cześć Shin, cześć Luna. Cześć Sebastian, witam, witam. A gdzie myśmy byli ostatnio? Co myśmy ostatnio robili? Kojarzę na pewno, że narzekałem na brak mapy w lokacji. I pewnie nie będę pamiętał, gdzie to jak. To nigdy się nie skończyło źle, prawda? Prawda? Kręty się szło do tego. Do Fastavelo. Okej. Tutaj. Byliśmy w Greenpath, to na pewno. I Greenpath chciałem pozwiedzać. Tylko tutaj właśnie nie mam map. To może pójść nie tak, jeżeli nie mam mapy. Odpowiedzią zapewne jest wszystko i też się tego boję. Bo chciałbym wiedzieć, gdzie właściwie byłem, a gdzie nie. Ale wierzę, że się odnajdziemy z Pinkersy, kiedy z Rixem. Żarty żartami, ale za każdym razem, jak ustawiam kategorię Hollow Knight, to proponowany jest Rixem. To nie wygląda dobrze. Może po prostu sobie pójdziemy. No dobra. Zobaczmy, o co chodzi. Nie podchodź duchów, widziałem jak przemierzasz te roślejnie. Śledzisz te stare królestwo, okropna rzecz się tu budzi, czuję to. Wiem kim jesteś, więc próbujesz, nie mogę na to pozwolić. Can't let you do that, Hornet. Na kurde, myślałem, że się da. O, wpierdziłem się. Nie mogę tego robić tak, jak chciałem. Czyli bansować od niej. O, HP? To nie było dobre HP. Ach. O, to będzie wracać. Cześć Karka, witam, witam. Ja nawet nie pamiętam, czy już czy byłem gdziekolwiek dalej niż tutaj, jak pierwszy raz grałem. 45. Steam Gentle, let's go! O, ty to się skup na granie, nie czytanie czatu, bo to nie idzie tak dobrze, jak powinno. Znoszę? Mam wrażenie, że trochę zbyt ambitnie próbuję używać leczenia. Yep. Zdecydowanie zbyt ambitnie próbuję używać leczenia. To mnie trafiło teraz? A nie, to nie było, że mnie trafiło, tylko chyba Hornet była wybita. Dobra. Tu się mogę wyleczyć. Ale tylko raz. O, na spokojnie. Au! To wcześniej miałem twoje zasięgu. Czy ja muszę coś specjalnego zrobić? Jak ona jest ogłuszona, czy po prostu ile się razy muszę to zrobić? Bąd. Nie, jeszcze w takich momentach. Okej, nieważne. Achievement za pokonanie Hornet. Kasa i po prostu ucieka. Mothwing Cloak. Press L2 to dash forwards. Uuuu, L-dash. Oh my. Czy będzie chcieli złamać pieczęcie? Nie mogę zostać zniszczone, muszę zostać zniszczone. Pozwól nam spać w małym cieniu. Wracaj do mroku. Pozwól nam odpoczywać. Nie. Monkes. Ja tylko chciałem pozwiedzać. No, Sylwia się nauczyła, że ja też mam się nawadniać. Ja damit, już nie mam wymówki. Pytanie.
Zastanawiałem się, czy mogę sobie jakoś testować Eldasha, ale... Domyślam się, że jakieś metody na to są, ale na chwilę obecną jeszcze ich nie mam. Albo nie widzę ich, żeby były takie oczywiste. Jezioro un. No, chcę odpocząć na wersję, nie pogadzę. Witaj, bo ja zeszliśmy daleko od ścieżki. Nie wiesz, że te zakurzone drogi prowadzą do tak zielonego i żywego miejsca. Ten budynek wskazuje na jakąś formę czczenia, aczkolwiek to, co było szczone, zostało już dawno zapomniane. Dobrze się też nadaje na chwilę odpoczynku. Zgadza się, odpocząłem chwilę. Hello. Możemy poznać? Nie. No dobrze. Nie ma rozmowy, to nie ma rozmowy. Czy to się da? Chyba nie. Wygląda jakby się... Yep, zdecydowanie się nie da. Jest za daleko. Więc nawet sobie siądę na wersję, żeby sobie hapeki odnowić. Kurde. Chcę zobaczyć, jak daleko to sięga, tylko... zdecydowanie za daleko. I nie ma od czego się odbijać ani nic, więc... Tutaj nie wchodzi w rachubę w ogóle kombinowanie. Także na razie jest to miejsce dla nas do zapamiętania, że istnieje i nic więcej. Dobra, pytanie, gdzie tutaj może być mapa? To mnie zastanawia. Nawet ten czas na mapę w Genshinie jest bardzo dobrze, że znajdzie kłami główek. Zważy chyba ponownie zadanie konsoli domu. I mean, jeżeli ten... Jeżeli jest dużo do roboty, czemu nie? Tak były punkty zapisu... Punktami zapisu jako tako, jeżeli dobrze rozumiem, są ławeczki? Odważny i ambitny? Nie aż tak. Znaczy tutaj też się na wersce się dało, żeby odpocząć i tam chyba save pointy się robi, jeżeli dobrze rozumiem. A Boże, nie zauważam cię. Chyba zaraz się wyjebie jak ostatni idiota, a tego byśmy nie chcieli. Napkę jest dostępna przez 40 dni. 40 dni brzmi jak jednocześnie dużo i niekoniecznie, zależnie od tego, jak dużo tego jest. W sensie, jak dużo jest rzeczy do roboty. Czemu tu nie byliśmy w ogóle? Mam wrażenie, że już tu byliśmy. Nie wykluczam, że tu byliśmy, ale tu nie było nic, co mogliśmy zrobić, albo już zrobiliśmy. Trzeba było? Jedna twojga. Mamy wrażenie, że trochę błąd. Hello. Okej, to na pewno byłem, bo to dwójkę kojarzę. Czy tak się da, czy tak się nie da? A. Nie, tak się zdecydowanie nie da. Zresztą podejrzewam, że nic by mi to specjalnego nie dało.
mogę tam wejść na górę? Tędy? Nie. Tędy nie. Pomocy, potrzebuję mapy. Nie umiem grać Metroidvania bez mapy, przyznaję się, bez bicia. Nawet takiej in-game'owej, nie że taki klient pokazuje wszystko, co jest dzieje i tak dalej, tylko potrzebuję czegoś, co pozwoli mi jakoś się chociaż orientować, gdzie już byłem, gdzie jeszcze nie byłem. Bo z tego jest dla mnie absolutna katastrofa. I wydaje mi się, że dlatego nie polubiłem się z Hollow Knightem przy pierwszym przejściu. Że to jest coś, co trzeba rzeczywiście znaleźć, a nie coś, co jest dostępne dla gacza zawsze. O mój Boże. Na pewno nie pomaga, jeżeli robi takie rzeczy. Mapka byłaby w najbliższym oczywistym pokoju do progresu fabuły. Ciężko stwierdzić. Ostatnio nie była chyba jakoś bezpośrednio powiązana z progresem fabularnym. Przynajmniej nie wydaje mi się. Don't have map for this area. Nie, mam wrażenie, że się cofnę i tak mnie to niepokoi. Jakby domyślam się, że będę miał jakieś możliwości. To mi się bardzo nie podoba. Nie podoba mi się pokój, w którym się obecnie znalazłem, to na pewno. A, nie widziałem go. Przy czym mam wrażenie, że tego drugiego i tak powinienem dobić. To się najpierw wyleczę. Daję jeszcze jednego małego knajka. Raz, dwa, trzy. Tutaj powinien być miałem bezpieczny, jeżeli nie będę mi stanowił ataków na tym małym. Z tego nie trafię, o czym mi się wydaje. No, dawaj. Bąk, 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 bąk. A? Cześć, Michał, witam, witam. Chyba przeniknęło wtedy, może i jakoś odabinę przegapiającą to mamy? Baldur Shell. Czym jest Baldur Shell? Jeżeli dobrze rozumiem, to trzymając kółko będziemy się bronić, ale ta tarcza nie jest nieskończenie wytrzymała. Jak na chwilę obecną nie mam za bardzo jak tego sprawdzić, więc... Bo musiałbym pójść i... Co? Co to stęka? Coś to stęka i mi się to nie podoba. A! Chyba nie rozumiem. Jakby to tam na górze też jest, tylko na razie nie możemy się tego dostać. O! Au! To było zbyt optymistyczne. A propos optymizmu.
potrzebuje hapeków. Albo ławeczki. Jedna z tego. Ławeczka też mi da hapeki dalejszego. A czego właśnie te jeszcze one wybuchają, czy nie? To mnie zastanawia. A to mnie jest kwestia, że jedne wybuchają, inne nie, tylko że coś to prowokuje. Right? Czy to jest po prostu losowe? Poda śmietankową ma inowocyty nowego sosem co skarkowym na spróbowanie. To brzmi jak dość duża kombinacja. Okej, czyli tu wciąż nie mam mapy, czy jeszcze aż tak daleko się nie cofnąłem. Ale tu też mam wrażenie, że... Nie, tu na pewno byłem. Mniej przyjemna część gotowania z głowy. Wkręcam wszystkiego, czas i się wszystko smażyć. Ja generalnie nie jestem jakimś turbo fanem gotowania. Więc... Dla mnie generalnie gotowanie jest czymś bardziej takim koniecznym, a nie przyjemnym, że się tak wydarza. Czemu horrendalnych od razu? Nie rozumiem. Te kotlety pływały do po... Nieprawda. Proszę mnie nie kłamać. Ja raczej daję tyle, żeby było na dnie patelni. Wolę to niż żeby mi się coś dosłownie węgliło, dlatego że odrobina oleju się rozużyła. Po co ja to przedam? Sons of Agony. Dasz odblokowany, tak, to była właśnie pierwsza rzecz, jaką dzisiaj zdążyłem zabić. Kiedy otrzymujemy obrażenia, wypuszcza z siebie cierniste pnącza, które zadaje obrażenia bliskim przeciwnikom. Teoretycznie brzmi jak skillisze, bo aktywuje się, kiedy dostajemy obrażenia. Ale ja nie będę twierdził, że mam jakoś bardzo dużo skilla, więc... Nie wykluczam, że może to być całkiem przydatne i użyteczne. Gdzie jest kolega z mapą? On będzie... Zgadywałbym, że będzie bardziej w lewo, jeżeli już. O, skąd ty się tu wziąłeś? Może najpierw się wyleczę? A dopiero potem sobie duszę zgarnę? Okej, okay. Tu się zmieszczę. Dalejszego.
Twarde jest. Chyba, że to ma być tak twarde, że nie zabije. Okej, okay, nieważne. Przez to już się zacząłem zastanawiać. Czy ja mogę na tych pnączach robić pogo? Nie. Czyli to jest na razie niezrobiable. Przynajmniej z tego co widzę. Unless... Musiałbym jego jakoś przeciągnąć tamto w stronę. A nie wygląda, żeby się dało, więc... Na razie skip. Skip, skip, skip. Ojdą. Chod, dawaj moje chapajki. Okej, to w kasę. A, czyli to też nie przejdę. Czy ja byłem tam na to, czy ja nie byłem tam na dół? Babka na niedźwiedzie mi się to bardziej kojarzy z tymi roślinami, które tak polują na wodę. Jak byłem tutaj, to nic nie było. Nie było tu nic godnego uwagi, może o tak. Czyli tak, tu na górę nie, tam w lewo nie. Rosiczki chociażby. Wydaje mi się, że rosiczki to nie jest jedyny gatunek, który tak robi, ale jest chyba najbardziej kojarzony. O, nie chciałem spadać. A, mogę sobie wrzucić, czemu nie? Tylko ta ławeczka jest. Ach, czy to coś jest? Nie. Poza naszym niechybnym spadkiem, Bóg wie gdzie. One chyba nie kapsują. Znaczy, wydaje mi się, że nie, że one po prostu wabią i potem się zamykają. Ale co najwyżej. Na górę czy to w prawo? Spójrzmy na górę najpierw. Okej, okay, tu już. Czy to nie jest to miejsce, w którym ja byłem na początku Sima? Yep, to jest to miejsce, w którym byłem na początku Sima. A mapy jak nie było, tak nie ma. Jakby to powiedział klasyk, pojebie mnie teraz. Wyklibery Carnivine. Carnivine może mniej, to... Okej, okay, tu też byłem... Jezu. Te właśnie zrobiłem. Autor miał na myśli robiąc to, co zrobił. Człowiek we w nosie. Luna, kiedy usłyszy słowo mesmer. Na streamach Hololive. Mam dzisiaj całą tonę klipów o 18 talach Mesmera. Okej, okay, to już też byłem. Sent in DMs. A i da się to łatwić. Cholera, ucieknij.
Aż mi nie ucieknie. Kocham te MMA, no right. Najlepsze jest to, że to w From Software zaczął te memy. Ile ten centymetry? W bardzo dużym przybliżeniu ja zawsze mnożę to razy 2,5. Bo ja wiem, że to jest 2,53 i w ogóle, tak? A stopa to jest 30-45. Przez to, jeżeli dobrze pamiętam. Czy mogę przez coś spadać? O, to powiedz, że tu jeszcze nie byłem. Bo nie było tych kwiatków, które do mnie strzelają. Zasięgłem. Wychył Sefirota przy Liberfie, a tego nie kojarzę, powiem szczerze. A to nawet nie wiedziałem, że od tego, że to od Spidermana się zaczęło, powiem szczerze. Ja ogólnie jestem mało znany, jeżeli chodzi o niegrowe rzeczy. Mało obeznany. Monka jest. Mama, ja się go boję. Zwłaszcza, że on pewnie... Yep. Myślałem, że on będzie wytrzymywał trochę więcej. O mój Boże. Coś ty właśnie zrobił. Nie mogę dwóch! Naraz! Czemu ja to robię? Powiedział, po czym znowu zrobił dwa raz. Dosłownie mnie pojebie. I czemu ja przed tym nie deszuję? Jestem idiotą? Jep, jestem idiotą. O mój Boże, ja teraz tutaj nie trafię z powrotem. Bo byłem tu jakieś 100 lat temu. O Jezu Chryste. Ale mam ochotę wyłączyć tego i nigdy do niej nie wracać. Nie no, come on. Znaczy ja wiem, że mam jeszcze parę postaci, które nie przeszły DLC i są na nie gotowe. Ale come on. Znaczy... Shane, wiesz doskonale, o co mi chodzi i wyrobisz to, żeby ten... Żeby mi zrobić na złość. I nie jestem pewien, czy dlatego chcę się do tego odnosić. Gdyby skilliszy było moim problemem, to bym nigdy nie grał w Griffin Softu. Tutaj mam problem z designem jako tako. Nie uważam, że jest zły, ale uważam, że jest czymś, co mi bardzo mocno nie odpowiada. I wydaje mi się, że coś takiego może być akceptowalne. No i mam nadzieję, że jest akceptowalne. Jakby ja akceptuję, że to jest mój problem, a nie problem gry, ale jednocześnie stanowi to dla mnie bardzo duży problem. I nie powiem przez to, że gra jest zła, ale jest to gra, która dla mnie jest paskudna. 19 cali Sefia.
Ja właśnie zrobiłem. I'm just a kund. O. Jak rozumiem, to było zamysłem, że ktoś tutaj bez dasza przyjdzie. Zastanawiałem się, po co są te kolce prawej. Myślałem, że po coś może są. Ale chyba nie tym razem. A padę nie trafi do swoich dusz po tym pewnie? Czy co tam było? O. Więc mówicie, że ta łamigłówka ma jeszcze więcej ułatwień. Względem tego, co ja sobie zrobiłem. Gdzie ja byłem? Gdzie ja je zgubiłem? Nie da mi to teraz spokoju, prawda? Wyważ, że się minęliśmy. Jeżeli czujesz się zagubiony, może wpadnij do sklepu Deathmouth i kup mapę tej strefy. Ta? To zajebiście. Planuję popełnić ceremonialne sudoku zaraz. Momentalnie się czuję, jakbym przechodził te cefę dosłownie od tyłu. Albo go znajdziesz, masz ma pytanie, albo jest w wiadomym miejscu, ale dobrze. No ja ewidentnie go nie znalazłem, ale to mówię, to też przynajmniej po części dlatego, że... Trochę nie do końca się orientuję, gdzie byłem, a gdzie nie byłem, bo mam paskudną orientację. Jakby dużo bardziej wolę ten system, który Aria daje, chociażby. Też można sobie kupić mapę, która pokazuje całą strefę, ale i tak i tak można sobie samemu rejestrować mapę. Albo nawet jakiś, nie wiem, NCR-owy, że można sobie rysować mapę in-game. Aniżeli taki kompletny brak mapy na zasadzie dać sobie sam. Jeżeli wiesz, żeś to nie odpowiada, to dlaczego kupiłeś grę, która się 100% na to opiera? Nie wiem, bo przedtem tak była i myślałem, że może mi się spodoba. Teraz coś cofam na początek strefy w ogóle. Ja przynajmniej mi się wydaje, więc to też nie będzie to. Nie, na pewno nie będzie to. Pojebie mnie. Dosłownie nie mam zielonego pojęcia, czego innego się spodziewałem w tym momencie. Hmm.
Tędy ja tam szedłem, to jest najgorsze. Ja już nie pamiętam, tędy ja tam szedłem. Najgorsze jest to, że ja doskonale widzę, że ja jestem już któryś raz w tych samych miejscach. I to jest strasznie frustrujące, bo wiem, że po prostu jestem zagubiony. Goddammit. Czy myślałeś, że po prostu się nie gubić? To by było fajne i proste. Gdyby tak się dało. Przydałby się tapet. Powiedziałbym, że przydałoby się coś innego, ale chyba nie chcę już w kółku mówić tego samego. Dobra. Chciałbym mieć chociaż jakiś taki wskaźnik, nie wiem, pseudo kompas, który mi pokazuje, skoro są jakieś moje zagubione rzeczy. To jest coś, czego mi najbardziej chyba z tej chwili brakuje. I wiem, że gdybym miał mapę lokacji, to bym coś chyba miał zdać sobie sprawę. Wcześniej jeden item na pewno powinno siamień, nie wykluczam. To jest co XD wysłałem, doskonale. Najlepsze jest to, że nawet pomimo, że tak mi to powiesz, to ja nawet nie pamiętam, gdzie ja wtedy byłem. Okej, okay, czyli wyciętaj doskonale. Aby raczej absokurwa chujowo. Tutaj też nie było przejścia. Gdzie ja mogłem być niby? Idę. Tu była ławeczka. Ja stąd chyba do góry szedłem, jeżeli mnie pan się myli. Właśnie nie pamiętam, czy ja... Nie, tu nie dało się przejść. Więc musiałem iść tu do góry. I
I albo tam do góry, albo tu w prawo. Czy tu do góry była ta grupka? I to właśnie mówię, mam wrażenie, że tutaj się cofamy na sam początek lokacji, a ja nie byłem na samym początku lokacji. Więc jeżeli nie, to, to powinienem się cofnąć do tamtego ostatniego rozgązienia i spróbować w górę pójść. Rebe. Absolutny mistrz platformingu Shondi Fada? To znajomo wyglądało, mam wrażenie, że mogę to powiedzieć o większości tych, które widziałem w ciągu ostatnich 15 minut. Nie będę kłamał. Nie. Tu w prawo albo do góry? Tu w prawo był ten kolega i ja z nim nie chciałem się użyć, z tego co pamiętam. Tu w górę było to, to może czyli się w lewo? Znaczy nie łatwiej będzie faktycznie wrócić Death Move po mapę. Wiesz co jest najgorsze? Implikuje? Okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że implikuje, że ja wiem gdzie jest ten. Gdzie jest mapa, ale już widzę. Znaczy, gdzie jest Deathmoth? Halo, właśnie zawieźć do Deathmoth. I Bifer mapa kosztuje więcej niż ja obecnie mam. Nie to, nie to, nie to, nie to. Hello. 80, proszę. Nalegam. To jest takie bardzo intensywnie nalegam o mapę. No dobrze, to teraz możemy rzeczywiście nawigować po tej lokacji. Okej, okay. Widzę nawet gdzie są moje te, gdzie są moje tutejsze pseudodusze. No tutaj teraz kubeczek po nich służy mnie jako doniczka. Naprawdę w takich kubeczkach można tam coś odebrać? Nie, zawsze mi się to, że to za mało odrobinę jest. Prędzej mi się kojarzą te duże, prostokątne opakowania po lodach, że z nich się tego... Z nich się... robiło żużuchę bodaj. Znaczy, że z nich, w nich. Czyli nie tam wszystkich. Czyli to cały czas w prawo. Widziałeś ten bukiet pomidorków koktajlowych? Nie, nie widziałem w sumie. Au. Popierdoli mnie teraz. Ze swoją nieudolnością, żeby nie było. Wciąż w prawo. I to w dół. I to w lewo. Dobrze mówię? Tutaj przejść ten pokój. I tu w lewo. I tutaj na górę.
O mój Boże. Spójrzcie, jak to wrócił tam, gdzie powinien być. Trzeba go w teorii olać po prostu? Ewidentnie? No nie wiem, czy chcę. Muszę pamiętać, żeby daszować od niego. Po coś mam tego dasza. Rozgrywaj tę walkę na spokojnie, nie śpiesz się i będzie ok. Nie speedrunujesz tej gry. Jeszcze nie, to zdecydowanie. Powiem tak, póki co to jest zdecydowanie bardziej gra, którą chciałbym usunąć, aniżeli speedrunować. Chciałbym speedrun po mapę. Nie mogę tak robić. Między jego atakami pełnymi mogę na pewno ten, mogę na pewno wcisnąć jedno leczenie, ale ewidentnie to już jest martwienie na mnie kiedy indziej. Dobra. Zobaczmy w takim razie, co tutaj w lewo. Nie no, wątpię, żeby gala wymagała, żeby zdjąć go na jedną serię. To było okrutne. Moim zdaniem prze... Aj, mniej goddamit. Au. Mój święty Boże. Wiecie, może się to samo na chwilę? Bo to wygląda, jakby coś było. Potrzebuję się z czegoś wyleczyć, zanim będę próbował to robić. Aczkolwiek nie wiem, czy tutaj będzie mi to dane. Pojebie mnie zaraz. Od niego pewnie trzeba będzie pogo robić. Może jakieś leczonko? Może jakieś leczonko, słuchajcie. Wiem, że chcecie. Wiem, że chcecie. Oh no. Wiedziałem. Wiedziałem, że coś tak skończy. Miałem inny setting na Hadzie, a to nie wiem. Tej ciężkiej nic iść. Mówię, dla mnie to jest takie pierwsze sensowne podejście do... Boże. Do... Hollow Knighta. Więc nie wiem, czy to mogło kiedyś inaczej wyglądać. Ja mogę przestać się obrywać te wszystkie. Czyli pewnie sami wejść, co to możliwe. Moje, ja nie wiem. Ciężko mi coś powiedzieć. Bo ostatni razem, kiedy grałem tak więcej, to było w 20 i to było na tyle dawno, że nie pamiętam, czy mogę. Denerwuje mnie mój brak umiejętności, które dzisiaj prezentuję.
tu na górę. Ten minibus się nie zespanuje, prawda? O tyle dobrze. Jedna dobra rzecz. Czy to jeszcze będzie, że znowu się pojawi? Byłbym lekko niezadowolony. Auto zabiłem. Mamo, on to znowu zrobił. Mój duszek jest gdzieś tam dalej, ej. Tutaj jest. Chcesz do mnie przyjść? I nie zabijać mnie przy okazji? Dziękuję. Bossy największy wygracza w tym w Hollow Knightie. Tam raczej nie doskoczy, tam raczej nie ma szans, żebym doskoczył. Nie wygląda, żeby było to wykonalne. Dlatego też nie. Jedyne co to mógłbym stąd kombinować, żeby sobie skrócić się tutaj odrobinę dróżkę. Najgorsze jest to, że tu będzie im pokazywać, że tam jest jeszcze przejście jak takie. Mam nadzieję, że będę pamiętał, że tam po prostu na razie nie było przejścia żadnego. Ach. Mapa. To w prawo na razie spróbujmy. Bo w tym pokoju dużym poprawię to jeszcze z jakichś trzy odnogi różne. Cześć Piasko, witam, witam. Albo... Spróbujmy najpierw te prawe może. Cool the Descent. Cieszę się, że makaron wyszedł ci Cool the Descent. Cię też na chwilę. Nic nie szkodzi. Cieszę się, że nawet na chwilę widzę i przodą. Ławeczka. Ławeczka była tutaj przez ten cały czas. Egad. Może niestety chyba mógł być lepszy. No i lepsze to niż gdyby wyszedł chujowy. Słuchaj, zawsze lepsze decent niż bad. Albo average. Jestem pewien, że chodzenie po ciemnych lokatach nie odbije mi się źle w żaden sposób. Right. Right. Wiedziałem. Ja nie powinienem tu być, prawda? Ja zdecydowanie nie powinienem tu być. A to proszę, że krem nie frustrują. Mnie frustruje, że używanie naszej duchowej energii nie oświetla pokoju, pomimo że to jest wielki rozbłysk światła. O Boże. Jest, muszę jeszcze to dalej zanim przestanę. Spooky.
Fog Canyon. Nie zgadnę, też nie mam mapy. To be fair. To teraz umrę. Mogę przestać być upośledzony? Pokanie jest dosłownie ostatnią mapą, którą możesz zdobyć. Okej, zapytam inaczej. Czy to jest miejsce, w którym powinienem być i powinienem je zwiedzać bez mapy? Zanim tam sobie wygląda. Okej. Już się bałem. Jak tak patrzę, to myślę, że te lokacje mam zwiedzoną generalnie. Na tyle, na ile mapa mi pokazuje. Pamiętaj, Shane, chcę, żebyś wiedział, że gdybyś powiedział mi, że tak, powinien zwiedzać tę lokację bez mapy, to byłem gotów na zrobienie szybkiego i taktycznego Alt F4. Tak jest to, bo mała. Mi to absolutnie nie przeszkadza. Chcę chyba najpierw w lewo na Hamana sprawać. Zobaczyć, co tam było. Ma teraz on się... No dobrze, to jak w ogóle chcemy streamować w sobotę? A, tutaj chyba było zablokowane. Znaczy nie było zablokowane, tylko nie miałem możliwości przejścia. To spróbujmy tu na górę jeszcze. Bo tam widzę, że można w prawo przejść. Dwa HP, o 2 HP za dużo mówicie? No widziałem, że też mnie bardzo intensywnie strzelało tam. I wyglądało to mocno niepokojąco. Ja tak ma zostaje, Jesus. Myślałem, że to samo detonacja zdaje obrażenia. A na górę tutaj. Ja tylko chciałem mapę spojrzeć. Jesus. Jak wejdziesz do pomieszczenia, gdzie ktoś nawejpował, to dostajesz damage? Czy nie, bo zapach wejpu nie jest już tak... Aż taki zły. I to teraz. No chodź, pośmiejemy się. Chodź, pośmiejemy się. Myślałem, że może płynie na mnie, od którego się tu odbija, ale chyba nie będę aż tak eksperymentował.
Po prostu przejdę. Czy ja umrę? Nie umrę. Raczej wyleczyć się, też ewidentnie nie wylecza. Tylko jedno w głowie mam, Haudia 5 gram. Ale pokaż ten zacząłem założone. Fear of the Fallen. Wayward Compass. Chłopca zamienił się w kozę. Najzabawniejsza rzecz, jaką w życiu słyszałem. Muszę go przejść, ja wiem. Have a map pod domin. Jakie kurwa nie masz mapy dla tej cechy? Jakie kurwa nie masz mapy dla tej cechy? Zresztą ja już tu byłem. Nie jestem pewien, czy na górze byłem, ale. Na górze chyba też byłem. Też nic nie ma, więc... Cokolwiek jeszcze mi to zostało. Na dole po lewej nie mogłem przejść w obu miejscach bodaj. Czyli chyba rzeczywiście muszę iść do Fog Canyonu. Ale ja nie chcę. Ja naprawdę nie chcę. Najgorsze jest też, brakuje mi jeszcze jednej rzeczy. Zielony kles. Jestem mnie, ile u ciebie rzecz kosztowała? Lampa 1800, Jesus, czemu tak dużo? Nie to.
Nie sobie życzę. Z jednej strony sobie nie życzę, z drugiej strony. Powiem teraz tak w 100% szczerze, że nie czuję się na granie Hollow Knighta. Nie wiem, jakoś nie siedzi mi kompletnie. Ja wiem, że to może zabrzmieć trochę jak ja, kiedy zajdzie najmniejsza możliwa niedogodność i w ogóle, ale nie wiem. Po prostu gra mi nie leży. I nie jestem pewien, czy po prostu chcę się z nią siłować. Na zasadzie może będzie lepiej. Bo widzę po prostu, że są elementy, które mi bardzo mocno nie odpowiadają i utrudniają grę na tyle, że nie wiem, czy przeważa to nad potencjalnymi plusami, które mogę doświadczyć. I to nawet nie jest tak, że ten. To nawet nie jest tak, że to jest problem jakichś moich umiejętności, tylko bardziej problem właśnie designowy. Gdybyśmy mieli z odpowiednią mapką. I mean, nie powiem, że nie jest to opcja. Ale jednocześnie mam wrażenie, że jeżeli musisz grać z odpaloną mapą w coś, to trochę mija się to z celem, zwłaszcza jeżeli jest to metroidvania. Eby mówi, nie pasuje mi bardzo mocno ten. To, że nie mamy żadnego sposobu posiadania mapy, dopóki jej nie znajdziemy, tak? Nawet jakieś głupie, nie wiem, rysowanie sobie, tak? Że ręczne rysowanie byłoby w miarę okej. Okay. O, to sobie zacznij sam rysować w pęcie i będzie okej. Okay. I guess. No ale ten, ale nie wiem, za bardzo mnie to boli przed jedzeniem. Jednak. Nie wiem, za bardzo chyba przyzwyczaiłem się do grania z mapą, powiem szczerze. I zauważam to w wielu grach, że muszę to chwilę zagrać na mapę, czy na pewno dobrze idę. I że ten, że zdaję sobie sprawę, że to jest ja problem, a nie jest to gra problem, ale jednocześnie bardzo ciężko mi się gra. Jakby jestem w stanie sobie wyobrazić, że gram tak sobie casualowo gdzieś tam na tym prywatnie i w ogóle. Ale na streamie nie uważam, że to jest okej. Okay. Po prostu nie chciałbym, żebyście patrzyli jak bądzę po godzinę przez to, że ja się nie orientuję w terenie, tak? Bo do tego to by się sprowadzało. A widzieliście już to dzisiaj na początku streama. Albo liczyć na to, że akurat trafię na mapę. Dlatego mówię, no nie wykluczam, że przejdę sobie gdzieś tam w swoim czasie, ale ten, ale nie czuję się na streamowanie Hollow Knighta w tym momencie, tak powiem. A jednocześnie nie mam żadnego innego pomysłu, co dalej. A kocham swoje bardzo spontaniczne plany. W następnych lokacjach mapa jest bliżej głównej drogi. A mi powiedziałeś dosłownie to, że tej w następnej lokacji mapy zdobywamy pod koniec gry, więc na pewno mnie pocieszasz w tym momencie.
Bo tam myśleliśmy na sobotni i właśnie to jest ten problem, że ten, że... Fokrenta jest taki pseudohar. Jednocześnie kataliści mi z niego wypierdalać, więc... Trzymałem się, Parku. Sojka. Do Sojki musiałbym sprzęt podłączyć dość intensywnie. Nie, no dzisiaj chyba po prostu ten zrobię krótszego streama jako tako i ten. Gdzieś do środy postaram się wymyślić, co z sobotami będę robił. Bo ten... Na razie jakoś kompletna pustka w obie. Władle na koniec. Na prostym mowie skończę na dzisiejszy dzień. Także dzięki wam za przybycie i trzymajcie się po. Cześć.